Olga, nie wygrałaś, jest niedosyt? Czy niedosyt, to tego bym nie nazwała. Po prostu wiadomo, każdy chce wygrać, ale tak naprawdę to każdy z tego finału bardzo mocno zasługiwał na, tą wygraną, więc ja jestem zadowolona z werdyktu. I ja wiem, że to, że nie wygrałam, wcale nie wpłynie na to, że to jest jakaś moja porażka, tylko ja wręcz przeciwnie, teraz jeszcze bardziej będę dawać siebie i zamierzam robić karierę w modelingu. A jak oceniałaś swoje szanse dzisiaj rano? Tak jak patrzyłam, w ogóle patrząc na social media, patrząc na ogół jakby naszych fanów na różnych portalach społecznościowych i tak dalej, to obstawiałam, że właśnie w czołówce będę ja i będzie Dawid, ale to, tak naprawdę to każdy miał swoich zapalonych widzów i to jest nieprzewidywalne. Po prostu to, jak ludzie będą głosować, tego się nie da przewidzieć w finale nigdy. Czego nauczył Cię Top Model? Top Model nauczyło mnie przede wszystkim bardzo wielu rzeczy. Dowiedziałam się bardzo wiele o swojej osobowości. Nauczyłam się rozmawiać z ludźmi. Stałam się bardziej otwarta, ale też oprócz tego właśnie takich przemian wewnętrznych, nabyłam bardzo dużo doświadczenia właśnie zawodowego, którego jakby normalny tok stawania się modelką takim szybkim tempem by mi nie dał. Więc tak naprawdę to pasja, odkrycie siebie i super przyjaciół. A jak to model wpływało na twoją szkołę i naukę i maturę? Ile straciłaś? Mam trochę nieobecności przez Top Model, ale da się to jakoś ogarnąć. Moi nauczyciele z tej szkoły są cudowni, z mojej szkoły, z Plastyka w Radomiu, po prostu kocham ich, bo tak mnie wspierają. Nie ma naprawdę chyba lepszych nauczycieli i dyrekcji niż u mnie w szkole, bo wykazali się niesamowitym wsparciem. A miałaś tak, że inni uczniowie podchodzili i wskazywali, o to ta Top Model, i miałaś jakieś nieprzyjemne sytuacje wynikające z tego? Nie, raczej wszyscy są bardzo wspierający, uczniowie też, i nikt na mnie jeszcze palcem nie wytykał, ale na pewno gadają, bo potem nawet wszyscy plotkują, tylko ja tego jakoś nie słyszę, nie zwracam uwagi. A dotarły jakieś plotki do ciebie, co mówią? Raczej nic złego, ale nie jestem pewna, nie wiem, jakoś w ogóle się tym nie interesuję. Zastanawiasz się nad przeprowadzką? Zastanawiam się nad przeprowadzką, ale dopiero po liceum, dlatego że szkoła plastyczna naprawdę jest warta skończenia, zwłaszcza, że jest czteroletnia, i myślę, że przeprowadzę się do stolicy zaraz po maturze. Czyli za niedługo. Tak naprawdę to za 2 lata, bo ja jestem teraz przedmaturalnej. Patrz, powiedzieli mi, że za niedługo piszesz maturę, a dla mnie za niedługo to za rok. To nie w tym roku, tylko jeszcze w następnym. No to masz dużo czasu na naukę, dzięki. Trochę mam. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo.